wieczór Państwu. Jestem strasznie stremowany, bo nigdy w życiu nie mówiłem wobec tak dużej ilości słuchaczy. I wcale nie jestem pewien, czy zaspokoję Państwa oczekiwania i ciekawość. Ale będę się starał. Było to o tyle trudny ten wykład dla mnie, dlatego że wiedziałem, że Państwo nie jesteście, nie oczekujecie jakiegoś specjalistycznego wyłącznie tylko wykładu, tylko pochodzicie z różnych dziedzin i z różnych kierunków studiów i dlatego starałem się tak troszeczkę lawirować między kulturą, urbanistyką, historią. No i troszeczkę na pewno ten wymiar ma taki charakter polityczny, w tym sensie polityczny, jeżeli rozumiemy pod polityką staranne odpowiadanie na zapotrzebowania społeczne aparatu politycznego, a nie tylko walki plemienne w telewizji. Więc być może, że każdy z Państwa coś tutaj znajdzie, a będę się starał jakoś, no, może nie zaspokoję wszystkich, ale być może, że coś Państwa zainteresuje w tym wykładzie. Sam temat miasto postindustrialne, czyli to miasto, w którym w epoce, w jakiej teraz żyjemy, koniec miejskich utopii, wydaje mi się, że skończył się okres wymyślania miasta na nowo i początek miasta społecznego, w tym sensie, jak się dzisiaj określa miasto, które się określa jako społeczny podmiot zbiorowy. W związku z czym widać wyraźnie, że rozumienie miasta przesunęło się od murów na ludzi. I że to przede wszystkim ludzie tworzą miasto i ludzie właściwie decydują o tym, jak to miasto będzie wyglądało. Cóż, miasto jest czymś tak niezwykle fascynującym i tak niezwykle istotnym dla rozwoju cywilizacyjnego, że wokół miasta utworzyły się pewne takie toposy, takie jakby symbole. Z jednej strony było miasto traktowane jako właśnie utopia szczęścia, do którego wszyscy chcieli dojść i w którym wszyscy chcieli mieszkać. Z drugiej strony dla wielu było to miasto zła. Powstały takie właśnie dwa toposy miasta, które określa się jako niebieskie Jeruzalem, którego symbolicznym obrazem średniowiecznej książki to rysunek po lewej stronie, no, albo tą wielką grzesznicą Babilon, której też takie symboliczne przedstawienie znajduje się po prawej stronie. I oczywiście miasto może być miastem szczęśliwym, miastem pięknym, miastem lśniącym i może być oczywiście miastem bardzo ponurym, pełnym nieszczęśliwych ludzi. I między tymi dwoma takimi ekstremalnymi pojęciami, wartościami, sytuacjami miasto lawirowało. Nie sposób mówić o mieście, nie wspominając tego, w jaki sposób, gdzie ono się ukształtowało. Nie będziemy sięgać zbyt daleko w historii. Dla miasta współczesnego, europejskiego, miasto średniowieczne jest tym początkiem tej miejskości. O tyle, że miasta stanowiły w średniowieczu taką enklawę republikańską w świecie feudalnym. Świat feudalny był zupełnie inaczej zbudowany. Posiadał panów i poddanych. Posiadał ludzi zależnych, posiadał ludzi zniewolonych. Posiadał warstwy, które trzymały władzę. Natomiast w mieście było inaczej. W mieście wszyscy ludzie byli wolni. Nie byli od nikogo zależni, w sensie takim, jak zależni byli chłopi od pana feudalnego. Miasta posiadały prawo miejskie, zupełnie odrębne struktury prawne, które regulowały życie miejskie i stosunki między ludźmi. Posiadały samorządność obywatelską, władze miejskie rekrutowały się z mieszczan i, co najważniejsze, wykształciła się w mieście średniowiecznym, wykształciły się początki gospodarki kapitalistycznej. Kiedy zakładano miasto i miasta stały się obszarem wolności, kto zdołał przez rok i jeden dzień przebywać w mieście, a był poddanym, był chłopem pańszczyźnianym i uciekł stamtąd do miasta, to miał prawo w tym mieście zostać. Stąd takie powiedzenie: powietrze miejskie czyni wolnym. Więc była to w pewnym sensie ta enklawa wolności, ta republikańska enklawa w mieście, w świecie feudalnym, ale przede wszystkim mieszczanie odkryli jedną rzecz, że będąc wolnymi i mając własność, swoją własność gruntu, swoją parcelę, swoją nieruchomością, i ta parcela jest naprawdę ich, a nie jest tak, jak ziemia
pęszczyzianego chłopa, to mogą z nią zrobić coś bardzo ciekawego. Mogą zastawić ten swój grunt pod kapitał w mieszczańskich bankach. Tym kapitałem, czyli pieniędzmi, mogli za pomocą tych pieniędzy, te pieniądze mogli inwestować w handel, w rzemiosło, ten kapitał mnożyć, zwracać dług i jeszcze coraz bardziej ten proces kapitalizacji swojego majątku rozwinąć. Tego nie potrafili panowie feudalni. Tego nie potrafili rycerze i to oczywiście tego nie mogli robić chłopi. W związku z czym miasta były źródłem pieniędzy, które bardzo chętnie królowie i szlachta od mieszczan pożyczali. Mamy więc miasto jako początek zarówno republikańskości, wolności, obywatelskości, jak i początek gospodarki rynkowej, która była podstawą europejskiego rozwoju i europejskiej ekspansji. Takim symbolem niezależności miasta był ratusz, była władza rady miejskiej nad miastem, były mury miejskie, które określały granice funkcjonowania prawa miejskiego, były bramy, które pokazywały, że można te bramy zamknąć, że można miasta bronić. I oczywiście miasto w krajobrazie wiejskim ówczesnej Europy było czymś nadzwyczajnym. Ujawniało się jako coś niezwykłego, zwłaszcza w tych bogatych panoramach miejskich, dużych miast z akcentami kościołów, z tą całą masą zabudowy mieszczańskiej. Był to zupełnie inny świat niż otaczający świat feudalny. I świat ten był bardzo silny, ekonomicznie silny, politycznie silny i przede wszystkim kreował wartości. Takie wartości, które wkrótce spowodowały, że nastąpił konflikt między miastami i ludnością mieszczańską, a światem feudalnym. Jak ten konflikt się skończył, wiemy doskonale, rewolucja francuska. Rewolucja francuska nie była niczym innym, jak zwycięstwem cywilizacji mieszczańskiej nad cywilizacją feudalną. I w tym momencie następuje gigantyczny rozwój miast. Miasta stają się ośrodkami tworzenia wszystkich dóbr, tworzenia myśli, tworzenia kultury i rozwoju cywilizacyjnego Europy. To zwycięskie mieszczaństwo po rewolucji francuskiej realizowało przez następne stulecia ten wygenerowany w średniowiecznym mieście system. I on się staje podstawą rozwoju i demokracji, i gospodarki kapitalistycznej, czyli dwóch filarów cywilizacji europejskiej. Miasta stają się głównymi ośrodkami rozwoju gospodarczego, kulturalnego, tam powstają uniwersytety już w średniowieczu, a następnie rozwijają się w wieku XIX. I miasto średniowieczne też staje się miastem początków gospodarki przemysłowego kapitalizmu i tym samym tego miasta epoki kapitalizmu XIX-wiecznego, epoki historyzmu jednocześnie. Musiało to niezwykle szokować mieszkańców miast, jak nagle miasta zaczęły się przekształcać z tych średniowiecznych struktur, struktury wypełniające się fabrykami, wypełniające się kominami. Proces uprzemysłowienia zmienił miasto diametralnie. I podstawą gospodarki stała się gospodarka kapitalistyczna, gospodarka przemysłowa. To miasto industrialne epoki historyzmu rozwijało się niezwykle dynamicznie. To jest plan Poznania. Ten czerwony obszar w środku to jest miasto średniowieczne i nagle w ciągu dosłownie kilkunastu lat miasto zaczyna puchnąć, zaczyna rozlewać się na zewnątrz, zaczyna nabierać siły zarówno jako jednostka gospodarcza, jak i w sensie demograficznym, w sensie przestrzennym i zaczyna się od tego czasu proces rozlewania się miasta na zewnątrz, dynamicznego jego rozwoju. Jeżeli spojrzeć kilka lat później, czy kilkanaście lat później, Poznań i inne miasta europejskie zaczynają być olbrzymimi przestrzeniami tworzącymi przedmieścia, wchłaniającymi te przedmieścia i budującymi właściwie podstawowe komórki rozwoju cywilizacyjnego Europy. Miasto epoki historyzmu, to miasto kapitalistyczne epoki historyzmu, miasto industrialne, ono oczywiście cała gospodarka opiera się o przemysł. Powstają więc olbrzymie zakłady przemysłowe, które również powstają w miastach. Powstaje oczywiście ta pierwsza faza niezwykłego chaosu, w którym funkcje mieszkalne przemieszane są z funkcjami dymiących fabryk. Ale niemniej jednak jest to motor rozwoju miasta kapitalistycznego. Epoki historyzmu jest to jedno z najpiękniejszych miast, jakie kiedykolwiek w Europie powstały. To jest miasto, które odwołuje się do historii,
Korzysta z doświadczeń urbanistyki barokowej. Paryż jest właśnie takim pierwszym europejskim miastem, który stał się wzorem dla miast europejskich. Założenie urbanistyczne jest założeniem się sięgającym do wzorów barokowych. Powstają reprezentacyjne ulice, też Paryż, Champs-Élysées, masa zabudowy mieszczańskiej i oczywiście reprezentacyjne budowy. To miasto tej epoki, ono stroi się w historyczny kostium. Z jednej strony korzysta z barokowych wzorów, z drugiej strony z motywów architektury renesansowej, gotyckiej. W zasadzie cała historia zostaje zaklęta niejako w te struktury przestrzeni miasta i jej architektury. Jest to jakby takie zwierciadło, w którym ówczesne mieszczaństwo ogląda siebie samo. Ogląda się jako produkt rozwoju historycznego. Buduje w oparciu o historię swoją tożsamość i w oparciu o historię tożsamość buduje również ówczesne państwo narodowe. Jest więc historia czymś niezwykle istotnym i ona właśnie objawia się w tym, że miasto ubiera się w ten kostium historyczny. Niemniej jednak pojawiają się najrozmaitsze motywy historyczne, wszystko są akurat tak, żeby Państwu to było bliskie z Poznania. Ale jednak z drugiej strony to miasto jest miastem technologii, nowych zupełnie rozwiązań technicznych. Powstają olbrzymie infrastruktury podziemne, powstaje nowy system komunikacji, powstaje nowy system komunikacji w sensie telefonów. To wszystko w drugiej połowie XIX wieku nabiera nieprawdopodobnego tempa. Pojawia się motoryzacja. W związku z czym pojawia miasto industrialne epoki historyzmu posiada jakby takie pęknięcie, które w końcu doprowadzi do jego upadku, a mianowicie pęknięcie między tym kostiumem historycznym skrywającym, rozwijającą się technikę i technologię, a jednocześnie pęknięcie jeszcze w innym bardzo ważnym miejscu, które ostatecznie przesądziło po tym, że to miasto upadło. Upadło właściwie po I wojnie światowej. I wojna światowa była taką cezurą kończącą etap tego właśnie miasta industrialnego.